Cześć ziomki, to ja Wojtek Pietraszek. Ten temat właśnie to już dotyczy stricte wszelkich młodych osób, które nie są zbyt często puszczane na koncerty. No właśnie tutaj, bo rodzice mówią, że nie wolno pójść, nie. No, zdarzały się takie osoby. Tylko tak chciałbym powiedzieć, tak może troszeczkę na ucho. Pies. Chciałem powiedzieć troszeczkę tak na ucho wszystkim tym młodym osobom. No troszeczkę tak tutaj się... trochę staje się takim, można powiedzieć, negocjatorem między rodzicami a dziećmi, a w zasadzie może to nie jest na temat kanału, ale jednak cały czas na temat muzyki, więc dobra, nikt tutaj łapki nie daje w dół. Tylko taką. Chcę powiedzieć na ucho wszystkim tym osobom, które nie są puszczane na te koncerty, jakiekolwiek, czy klub, czy plener, czy gdzieś tam. Myślę, że podstawowy warunek to jest to, żeby po prostu dać pewną dozę zaufania, żeby po prostu mieć zaufanie wobec siebie. Mówię oczywiście w relacji rodzice-dzieci. Myślę, że to jest też kwestia dosyć istotna, ponieważ no, na koncercie no, w jaki sposób rodzice sprawdzą, co tam robicie. Można właśnie w ten sposób też podejść. No kurczę, idą te dzieciaki gdzieś zagrać, posłuchać koncertu, co oni tam będą pić, bić się, nie wiadomo co robić. No oczywiście to jest zrozumiałe i troska rodziców o dzieci jest jak najbardziej zrozumiała i rozumiem to, że niektórzy po prostu nie chcą puszczać was na koncerty. To jest całkowicie zrozumiałe i tutaj musicie rodzicom nie tyle to wybaczyć, bo oczywiście na waszym etapie to kwestia jest taka, że się obrażę na rodziców, bo mnie nie puszczą. Prawda? Co za świnie, nie puszczą mnie na koncert, bo mi nie ufają. Ale trzeba dobrze rodziców zrozumieć i podejść troszeczkę w inny sposób, nie obrażać się. No ważne jest to oczywiście, żebyście po prostu nie splamili swojego honoru, tak można to powiedzieć. Wiem, że to honor to już właściwie mało kto używa takiego wyrazu. A co ja myślę pod tym pojęciem? No po prostu, żeby nie dać się, można powiedzieć, zrobić, sprowokować, nie zrobić żadnego jakiegoś dziadostwa na jakimś koncercie. No, nie pobić się z nikim, no to jest dosyć też istotne, że po prostu jeśli coś takiego ma miejsce, to wtedy rodzice tym bardziej nie będą was chcieli puszczać. Więc muszą to wszyscy zrozumieć, wszystkie te młode dzieciaki. A oczywiście też jest kwestia taka, że jak już idziecie na koncert jakiegoś zespołu, no to też trzeba w miarę się zachowywać jak ludzie, prawda, a nie rzucać się, nie drzeć, nie zachowywać, nie robić dziadostwa. To też jest dosyć istotne. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż no oczywiście zawsze to jest, no koncert rockowy to jest po prostu tam miazga dupy, prawda? No myślę, że po prostu musicie też mieć troszeczkę zaufania do siebie, musicie się zachowywać też w miarę kulturalnie, to jest dosyć też istotne, no właśnie, no niby to jest zwykły koncert, ale trzeba troszeczkę mieć jakiegoś takiego, takiej ogłady, że tak się wyrażę. A poza tym, no to faktycznie, no chodźcie na koncerty, starajcie się dawać przykład innym rówieśnikom też, żeby się zachowywać kulturalnie, tak? A dodatkowo, no ja myślę, no ja jako grający w zespołach, no chciałbym, żeby dużo osób przychodziło i z drugiej strony nie chciałbym takiej sytuacji, żeby właśnie dużo odsetek dzieciaków nie przychodziło na koncerty, ponieważ mogą się źle zachowywać albo rodzice nie chcą ich puszczać. No ja bym chciał, żeby dużo osób przychodziło na te koncerty, żeby dużo osób się bawiło, słuchało muzyki. Więc starajcie się, jak gdzieś gramy, to po prostu przychodźcie tłumnie. Łopatki.